Chcemy zakończyć tą Eucharystią i tym wieczorem tydzień z Ewangelią. Serdecznie każdego i każdą z Was witam na naszym spotkaniu w trzecim dniu, gdzie chcemy zapytać Pana Boga, jak żyć, skoro szukamy odpowiedzi, czy wierzę i wiemy, że wierzymy, to jak teraz tą wiarą żyć? Nie jest to, że nabędziesz to Pismo Święte.
chcesz je mieć po prostu. Twoja, moja własna Biblia. Czasem instrukcji nie rozumiemy, nie? Jest takim językiem napisane momentami, nie wiem, instrukcja jakiegoś sprzętu czy coś, że czasem może masz wrażenie, że otwierasz Biblię, że jest tak jak z tą instrukcją. Nic z tego nie rozumiesz. Czytaj Ewangelię, od tego zacznij. Słowo Boże jako instrukcja dla życia, nie tylko dla moralności, ale będzie się wzbudzała w tobie wiara. Im bardziej będziesz wprawiony w Biblię, tym będzie rosła twoja wiara. A więc będziesz też dobrze prowadzony w życiu. To nie jest sloga. Biblia znajduje, zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania. Ten trener, który dominuje, to symbol tego, który nas uchodzi od Boga, Boga Ojca, Jezusa, Ducha Świętego. I potrzebujemy relacji. Dlatego się módl. To jest drugie. Módl się. Jak się ma przecięca modlić? Jaką modlitwę? Czasem ktoś mi dzwoni o sobie, a mówię, szalbujcie tak mniej więcej, takie zdanie. Bardzo często słyszę słowa, i niech się poczeka, sobie to zapiszę. Okej. Okay. Nigdy nie powtórzę tak samo. Przepraszam, jest spontaniczny, więc jakoś stworzymy. Ale ważniejsze jest twoje serce. Nie to, co odmówisz, jak odmówisz. Najlepsza jaka jest modlitwa? Z którego modlitewnika? Z karcie Pana czy z drogiego nieba? A może ze skarbczyka? Albo ze skarbca? A może jeszcze z jakiejś innej książki? Najlepsza jest twoja. Twoja osobista modlitwa. Przed kim jesteś? Kto może nie dopilnować, ale też kto może mnie po prostu otrzeć od czoła, kto może mi po prostu ulżyć w życiu. A dzisiaj piątek. Nie jesteś bardziej szkalany, żeby odchodzić o czystość. Halloween jest tylko dobrze. Ale w życiu duchowym również potrzebujemy tego. Ty pokarmił sam Jezus. I za chwilę w tajemnicy Eucharystii dokona się coś niesamowitego, że chleb stanie się ciałem, a wino krwią Chrystusa. I za chwilę usłyszymy błogosławienie i szczęśliwi zaproszenie. Nawet jeżeli nie możesz dzisiaj przystąpić do Komunii Świętej, to zapragnij już dzisiaj Jezusa. To spróbuj zrobić coś w życiu, żeby się wyspowiadać, a może zrobić jakąś zmianę w życiu, żeby można było przystępować do Komunii Świętej, do Jezusa. Bo szczęśliwi zaproszeni do stołu. Potrzebujemy poparcia, pokonania Jezusa Chrystusa.